Cześć, witajcie bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Pana Apki, w którym pokazujemy najciekawsze aplikacje na Androida. Dziś porcja 5 apek. Zostańcie z nami. Startujemy od aplikacji Mem Generator. Za jej pomocą możecie stworzyć własnego mema, który być może podbije internet. Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że stajemy się coraz bardziej społeczeństwem obrazkowym. Coraz częściej wyrażamy emocje za pomocą zdjęć, memów, animacji, naklejek, emotikon i wielu innych rodzajów ilustracji wszechobecnych w portalach społecznościowych, na stronach internetowych oraz komunikatorach. Jedną z zabawniejszych form takiej ekspresji są coraz popularniejsze memy. Jeśli chcecie mieć pod ręką narzędzie, dzięki któremu szybko będziecie mogli stworzyć własnego mema, to musicie wypróbować darmową aplikację Mem Generator. Znajdziecie w niej bardzo bogatą bazę popularnych w internecie obrazków, które będziecie mogli opatrzeć własnym opisem. Program pozwala dodatkowo na dość rozbudowaną edycję memów. W aplikacji możecie zmienić szerokość ramek i ich kolor, zmieniać czcionkę oraz wielkość, a także wyrównywać tekst i wiele innych funkcji. Stworzone memy można udostępniać z poziomu programu lub zapisywać w pamięci urządzenia, żeby zachować ilustrację na przyszłość. Początkowo ekran blokady służył wyłącznie do zabezpieczania zawartości smartfona. Dziś są to bardzo rozbudowane aplikacje oferujące wiele funkcji. Jedną z najlepszych aplikacji tego typu jest Next Lock Screen. Pozwala on nie tylko na zabezpieczenie urządzenia, ale może także prezentować dużą ilość informacji, co sprawi, że rzadziej będziecie odblokowywać telefon. Next Lock Screen może wyświetlać powiadomienia z różnych aplikacji i nadawać im priorytety, dzięki czemu ważniejsze notyfikacje będą wyświetlać się ponad innymi. W aplikacji możemy umieścić także skrót do najczęściej używanych programów, co pozwoli na ich szybkie uruchamianie. Next Lock Screen to także wiele innych przydatnych funkcji, jak obsługa czytników linii papilarnych, wyświetlanie aktualnej pogody, widget do kontroli aplikacji do obsługi odtwarzaczy muzyki lub możliwość automatycznej zmiany tapety każdego dnia. Więcej aplikacji tego typu znajdziecie w naszym zestawieniu najlepszych ekranów blokady. Wiecie, co to podcasty, prawda? W ostatnim czasie przechodzą one swoją drugą młodość i stanowią ciekawą alternatywę dla wideo czy muzyki. Co za tym idzie, nie brakuje aplikacji do ich odtwarzania. Dziś prezentujemy jedną z nich – Podcast Player. Apka oferuje szereg funkcji, które bardzo umilają słuchanie podcastów. Przy pierwszym uruchomieniu możemy wskazać zagadnienia, które nas interesują. Wtedy odtwarzacz sam zaproponuje nam podcasty z uwzględnieniem naszych preferencji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeglądać dostępne audycje ręcznie, korzystając z wygodnych filtrów. Nie brakuje tu zagranicznych podcastów, ale i liczba tych po polsku jest całkiem spora. Wybrane i subskrybowane podcasty pobierane są przez Wi-Fi. Możemy ustalić limit pobieranych jednocześnie odcinków w poszczególnych seriach. Dzięki temu ograniczone zostaje zużycie pakietów internetowych. Samo odtwarzanie podcastów też jest bardzo funkcjonalne. Możemy m.in. płynnie regulować prędkość odtwarzania, ustawić wyłącznik czasowy, a jeżeli zatrzymamy odtwarzanie, podcast player zapamięta, gdzie skończyliśmy. Kolejna nasza propozycja to gra, która z pewnością przypadnie do gustu fanom Gwiezdnych Wojen. Niedługo do kin wchodzi kolejna odsłona filmowej sagi, ale jeżeli zżera Was niecierpliwość i już teraz chcielibyście poczuć moc, lepszej opcji na smartfonach nie znajdziecie. Star Wars Galaxy of Heroes to połączenie gry strategicznej oraz kolekcjonerskiej, opartej o system turowy. W ramach dostępnych aktywności gracz może toczyć walki zarówno z innymi graczami, jak i komputerowymi przeciwnikami, albo wykorzystując zespoły złożone ze znanych z uniwersum postaci, albo ze statków kosmicznych. Gra szalenie wciąga, co zresztą widać codziennie po naszej redakcji. Kilka osób poranki zwykle zaczyna od wykonywania kilku misji i awansowania kolejnych bohaterów. Tytuł jest w pełni darmowy, ale twórcy naturalnie dla chętnych przygotowali także i mikrotransakcje. Szczęśliwie pozwalają one tylko na szybsze odblokowywanie postaci, które można zdobyć także i bez wydawania złotówki. Jeżeli uważacie, że Wasze filmy są nudne albo mało oryginalne, to co powiecie na dodanie do nich efektów specjalnych?
Aplikacja FX Guru w prosty sposób doda do naszych nagrań animacje, które trzeba przyznać całkiem nieźle wyglądają. Do dyspozycji mamy 12 darmowych efektów, m.in. uderzenie satelity, upadające pianino czy tańczące renifery. Pozostałe animacje są niestety płatne. Aby stworzyć film, wystarczy wybrać efekt, ustawić odpowiedni kadr, w tym celu pomoże nam czerwona siatka z zarysem animacji, która będzie widoczna na nagraniu, i naciśnięcie przycisku nagrywania. Musimy wybrać jeszcze filtr kolorystyczny oraz czy chcemy mieć tylko dźwięk efektu, czy także dźwięk z otoczenia. Po chwili nasz plik jest już gotowy. Trzeba przyznać, że apka bardzo fajnie radzi sobie z dodawaniem do naszego filmu efektów specjalnych. Aplikację zaproponował nam nasz widz Marcin.pl. Dzisiejszy odcinek powoli dobiega końca. Jeszcze tylko przypomnę o naszym konkursie, w którym możecie zgarnąć kubeczek. Napiszcie nazwę swojej ulubionej aplikacji w komentarzu pod filmem na YouTubie, a najciekawsza propozycja zgarnie nagrodę. Do zobaczenia. Cześć!